Szanowni Państwo, zapraszamy na pierwszą sesję konferencji, którą otwiera wykład profesora Leszka Domańskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który opowie o nowych standardach, a jakości kształcenia, możliwościach i wyzwaniach. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Również witam Państwa serdecznie. Jak Państwo widzicie, Szczecin leży nad morzem, tutaj ta plaża zaprasza. My się posiłkujemy zawsze tą plażą zewnętrzną, ale mimo wszystko zapraszamy również i do Szczecina i to w te letnie miesiące będzie naprawdę ciekawie w tym mieście. Co prawda ja nie będę rekomendował Państwu dzisiaj tej plaży, ona jest okropna, tutaj nie warto tam w ogóle chodzić, warto tu zostać z nami i jednak być tym twardym betonem, jak tutaj wstępnie mówił pan profesor Gruchała. I ja ze swojej roli tutaj, nie chcąc przedłużać, chciałbym troszkę, może nawet trochę wbić kij w mrowisko, myśląc o kontynuacji tych naszych rozważań z poprzedniego roku. I tutaj dziękuję i gratuluję. Wrocław tutaj wziął na siebie ciężar. W tej chwili mamy drugą konferencję, mam nadzieję, że będą kolejne. Niezmiernie ważny temat, który nam towarzyszy właściwie każdego dnia. A te dywagacje, które mieliśmy w tamtym roku, one były niezmiernie dla nas ważne i dały zaczyn kontynuacji tych naszych rozmów dotyczących Quo Vadis. Mówiąc, że wbiję trochę kij w mrowisko, to było 21 kwietnia, jak pamiętam, rok temu. Na tych wszystkich spotkaniach, na poprzednim przeźroczu widzieliście Państwo tych panelistów różnistych, którzy zabierali głos, znajome twarze wszędzie, ale była taka prezentacja studentów, konkretnie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego opracowaną przez panią Agatę Andrzejczyk i Jakuba Stefaniaka. I ja poposiłkuję się tym, co studenci nam dokładnie powiedzieli, a właściwie czym się tak naprawdę przejęliśmy. Ta ankieta była prowadzona, właściwie ten kwestionariusz był prowadzony w 2000, koniec właściwie 2001 roku. Myśmy nad standardami pracowali w 2022 roku. Długo, długo czekaliśmy na efekty tej pracy, one dopiero się ukazały później. W każdym razie studenci bardzo mocno zrecenzowali ten sposób nauczania medycyny w ogóle w Polsce na naszych uniwersytetach. Zadali pytanie pięciu grup respondentów, to byli studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego w latach 3-6, ale również i kolegów, którzy już byli po studiach albo bezpośrednio przed stażem podyplomowym. No i na te pytania, które padły, dotyczące jakości nauczania, no niestety zbombardowały nasze tutaj mniemanie o naszej boskości jako nauczycieli akademickich. Jak Państwo widzicie, badania były dość dobrze przygotowane, uzyskane odpowiedzi od 4000 ponad 200 respondentów. Pytania były celowane dotyczące konkretnego nauczania w Centrum Symulacji Medycznej, czy też na konkretnych latach studiów. I dobrze przygotowana, proszę zobaczyć te diagramy, one są tak procentowo ładnie rozłożone, czyli ta grupa była dobrze reprezentująca pewne stanowisko. Krzywa Gaussa, można powiedzieć, takie pytania, liczebność grup studentów, 6 osób, my wiemy, że te grupy ćwiczeniowe tak mamy zapisane, tak funkcjonują, wygląda na to, że faktycznie tak wygląda ten największy pik, Państwo widzicie, ale niepokoi mnie to, co jest po prawej stronie tej paraboli. Tam się okazuje, że może być nawet 10 i więcej grup w grupach ćwiczeniowych. To daje dużo do myślenia, w szczególności jak popatrzy się na tą taką nieformalną, bo tamte dane to były takie dane, które my dostarczamy tak naprawdę w dokumentacjach tutaj uczelnianych. Natomiast okazuje się, że tu proszę zobaczyć na przesunięcie po prawej stronie, że ćwiczenia odbywają się w 14-osobowych i 15-osobowych grupach. I to zostało absolutnie tutaj pokazane. Myśląc o tym, jak podchodzimy do nauczania praktycznego tak zwanego, to studenci również wskazali, że tak naprawdę jeśli chodzi o te godziny praktyczne, na których najbardziej nam zależy,
to liczba poświęconych umiejętności w ciągu pojedynczych zajęć to było mniej niż 1 godzina i to była największa grupa respondentów, która odpowiedziała. Idąc dalej tym krokiem, ile zajmuje czasu badanie przedmiotowe i podmiotowe? No zdecydowanie lepiej nauczamy badania podmiotowego niż przedmiotowego. Tutaj przesunięcie na tym dolnym wykresie widać wyraźnie, wyraźnie w lewo, no ale przynajmniej widać jakąś krzywą Gaussa. To jest niepokojący diagram, który mówi o zajęciach i kontaktem z zajęciach szpitalnych z pacjentami. Jak Państwo widzicie, z jakąś średnią liczbą pacjentów ma kontakt student w trakcie tygodnia zajęć klinicznych, to szare 24% i to pomarańczowe 28%, proszę Państwa, to jest 3-4 pacjentów bądź 5-6 pacjentów. Tak to wygląda. Nieciekawie. I tu jeszcze, proszę bardzo, studenci biorą udział w zajęciach w szpitalu, podczas których nie mają styczności z pacjentem, i to nie dotyczy czasu covidowego, i zajęcia na ostatnim roku studiów z założenia praktycznym, takie spostrzeżenie, wielokrotnie przybierają formę zajęć teoretycznych, seminariów. Dotyczące Centrum Symulacji Odpowiedzi, 4200 studentów, nie odbyło żadnych zajęć, 10% nie odbyło żadnych zajęć w Centrum Symulacji Medycznej swojej uczelni, a 46% osób, które miały zajęcia, uważa, że nie spełniają one swojego zadania. To są dane, proszę Państwa, coś mi się tu nie przełącza, nie wiem. To są dane, które już nas w kilku osób wtedy zatwarzały. No i tak specjalnie tutaj przytowałem, żeby sobie przypomnieć, jak krytycznie do tego podeszli studenci. I wydaje mi się taki bardzo dobry zaczyn, no bo od tego czasu minęło trochę chwil i naszej pracy. Mamy w międzyczasie nowe standardy, które na szczęście weszły, które równolegle, jak pracowaliśmy tymi standardami, zaraz do nich przejdę, wydaje się, że wyszły absolutnie naprzeciw przynajmniej tym krytycznym uwagom, które tutaj padły. Niestety nowe standardy wchodzą 2024-2025. No i tak za bardzo chyba nie zdajemy sobie sprawy, myślę, że to będzie pewna dyskusja kuluarowa i nie tylko podczas różnych naszych paneli. Została nam tak zwana książeczka praktycznego roku, na tym 2006 roku, z którą walczyliśmy przez tyle lat. Doskonale wiemy wszyscy, że to jest ogromna fikcja. I też wydaje mi się, że musimy tutaj coś z tym zrobić, no bo przez następne kilka lat powtarzać tą fikcję. Wydaje nam się, że powinniśmy płynnie przejść do wdrożenia jakby wbrew zasadom, jakby tego, co dokonaliśmy w standardach, czyli zupełnie zmieniliśmy te zapisy w tej książeczce. Tam za chwileczkę Państwu pokażę 140 umiejętności łącznie z drenażem osierdzia, które cytuję zawsze, którego mnie się w życiu nie udało zrobić, nie miałem tego szczęścia. To są kardiolodzy, mówią, że to jest łatwiej, ale zapraszam wszystkich do tego, aby kilkuset studentów przyuczyć do drenażu osierdzia. W związku z czym mamy w tej chwili tylko 45 umiejętności praktycznych. Uważam to za wielki krok do przodu. Specjalnie to Państwu pokazuję, bo w sumie musimy jakoś stanąć w poprawdzie, zobaczyć, co z tą książeczką mamy zrobić. Tą książeczkę tutaj wspólnie opracowaliśmy w 2012 roku, w momencie, kiedy był zamiar wprowadzenia roku praktycznego zniesienia stażu podyplomowego. Nigdy nie ukrywałem, że jestem w ogóle zwolennikiem zniesienia stażu podyplomowego, a wprowadzenia tego roku praktycznego na taką drogę, jaką powinna mieć, no ale to jest jakby inna historia. Sama ocena tych studentów, ja już nie będę nad tym się mocniej, tylko żeby mi się to przesuwało do przodu, nad tym mocniej zastanawiał. Studenci są samokrytyczni, faktycznie tutaj ich przekonanie co do zasadności jednak funkcjonowania stażu podyplomowego jest ogromne i być może to wpłynęło na to, że to się nie udało przeprowadzić. Okazuje się, że staż podyplomowy pełni tą rolę jakby zamknięcia tego procesu edukacyjnego, który prowadzimy przez nasze studia. To staż podyplomowy, a nie nasze nauczanie powoduje dopiero, że studenci wiedzą, co mają zrobić. Jeśli mogę prosić, ja będę pokazywał palcem, bo to mi nie działa. Mamy, proszę dalej.
No i takie kilka uwag krytycznych również do kadry nauczycielskiej, że jest nieprzygotowana pod kątem dydaktycznym, zbyt duży nacisk na wiadomości teoretyczne, zbyt duży na wiadomości, które nie mają odwzorowania w codziennej pracy, zmniejszenie liczby godzin przedmiotów podstawowych, rosnąca niechęć studentów w szpitalu ze strony personelu medycznego, no i etc., etc. Już nie będę tutaj nas katował. To ja Państwu naprawdę pokazuję jako to, co się odbywało w latach już dwa temu, no ale co się zdarzyło w międzyczasie. No mamy, proszę Państwa, nowe standardy, no i mamy na szczęście nowe rekomendacje KRAMG, o których będziemy za chwileczkę dyskutować. Co do tych nowych standardów, dziękuję wszystkim, którzy zabrali się do pracy i faktycznie udało nam się wiele treści zmienić. Mam nadzieję, że to są treści, które na tyle są jeszcze aktualne, że nie trzeba ich zmienić, chociaż do pełnej treści tego dokumentu, który wyszedł, mam osobiście pewne zastrzeżenia, bo on nie był takim dokumentem, którym myśmy zostawili ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego po naszym opracowaniu i my to w tej chwili widzimy i o tym jeszcze za chwilę. To są wszystkie ośrodki, które brały udział w opracowaniu standardów. Ja Państwu pokazuję zespół do spraw w kierunku lekarskiego. Pan profesor Konopka dzisiaj niestety nie może być z nami. Stworzył równoległy zespół do opracowania standardów lekarsko-dentystycznych. On jest symetryczny, no uwzględnia tego specyfikę tego kierunku. Faktycznie pracowaliśmy. Ta ankieta, proszę Państwa, myśmy te standardy mieli już opracowane w momencie, kiedy czytaliśmy tę ankietę we Wrocławiu. Czyli właściwie ta dyskusja była bardzo owocna, bo myśmy już wiedzieli, w którym kierunku pójdziemy, w związku z czym byliśmy troszkę optymistycznie nastawieni, no ale mimo wszystko minęło trochę czasu w tych standardach postanowiliśmy sobie pewne zadania. Po pierwsze, te uwagi studentów dotyczące tej dominacji wiedzy teoretycznej przede wszystkim i zmniejszenia nacisku na takie kształcenie praktyczne i wdrożenie jakby tej wiedzy w kierunku umiejętności, myśmy to zdecydowali, podkreślili. I już mimo no, różnych dyskusji, bo to nie były, proszę Państwa, łatwe dyskusje, zmniejszyliśmy obciążenie w naukach morfologicznych. W sumie, jeśli chodzi o kierunek lekarski, to tam jest właściwie 100 godzin, 30 godzin w naukach morfologicznych i 70 godzin w naukach podstawowych. Ciężar tych godzin przerzuciliśmy do zabiegowych nauk klinicznych i to spotkało się faktycznie ze zrozumieniem wszystkich, a mało tego, wyszliśmy naprzeciw temu, co nam tutaj między innymi studenci na to zwracali uwagę. Wielkim, już wspomniałem o tym, wielką zmianą była zmiana faktycznie myślenia o roku praktycznym. W tej chwili mamy 45 umiejętności i te 45 umiejętności są to absolutnie umiejętności, które student powinien wykonać samodzielnie. Poprzedniej, a właściwie obowiązującej jeszcze niestety zapisach, mówimy o cyklu, który mamy dokończyć, to są umiejętności, w których student współuczestniczy, no ewentualnie wykonuje sam. Z tym współuczestniczeniem, wykonywaniem sam doskonale wiemy, jak to wygląda i to jest to absolutnie niezgodne z tym, co możemy tym studentom na co dzień zaproponować. O tak, się rozpędziło. Tutaj, żeby już nie być gołosłownym, konkrety godzinowe, to możemy oczywiście sobie w tych standardach znakomicie odnaleźć. Widać wyraźnie, że równolegle pracowaliśmy w dwóch kierunkach, lekarsko-dentystycznym oraz kierunku lekarskim. W tej chwili mamy zmniejszone nauki morfologiczne o 30, o 70 nauki podstawowe medycyny i odpowiednio to, co tam jest podkreślone na czerwono po Państwa lewej stronie, to jest zwiększenie godzin w naukach klinicznych zabiegowych i niezabiegowych. Ale to, co jest jeszcze istotne, proszę Państwa, to ten D punkt, czyli nauki behawioralne, społeczne z elementami profesjonalizmu i komunikacji z uwzględnieniem humanizmu w medycynie, o czym mowa również i dzisiaj. I tutaj też ogromne dyskusje, jak to tak naprawdę przeprowadzić. Nam chodziło o to, żeby zaproponować kolejne wykłady, kolejne zajęcia, które miałyby mówić o humanizacji.
tylko troszkę z reformowaniem tego, co robimy w warunkach klinicznych i przerzuceniem tych godzin, które mówią o tej humanizacji, o komunikacji interpersonalnej, w ogóle o tej interdyscyplinarnej komunikacji, bo o tym za chwilę, bo nie tylko kierunki lekarskie, lekarsko-dentystyczne, ale tych standardów mamy na farmacji, proszę Państwa, mamy w innych kierunkach medycznych również nowe standardy i wszędzie się podnosi ten aspekt współpracy pomiędzy albo współpracy w zespołach. I na to też mamy sposób. Myślimy o tym, aby te zajęcia, gdzie można koordynować zajęcia wspólne z różnymi kierunkami, przerzucić do centrów symulacji. To, co tutaj jeszcze chcemy zaproponować, tu na przykład 240 godzin mówimy o naukach behawioralnych, to są godziny, które możemy dedykować przez cały okres cyklu nauczania. To nie są godziny dedykowane tylko i wyłącznie konkretnym przedmiotom. A propos przedmiotów, tych przedmiotów, proszę Państwa, w nowych standardach już nie ma. To też budziło kontrowersje, bo jak zniesiemy przedmioty, bo jak jest przedmiot, to trzeba tego przedmiotu nauczać, a jak zniesiemy przedmioty, to w takim układzie hula i dusza, nowe kierunki będą robiły co chcą. I to było faktycznie duże zagrożenie, no ale z drugiej strony, proszę Państwa, utrzymywanie przedmiotów, czyli tego kierunku, w którym musimy tylko zrealizować jakiś tam kierunek nauczania w konkretnej dziedzinie, no stał na przeszkodzie jakby budowania takiego nauczania modułowego. Wiele uniwersytetów przeszło na nauczanie modułowe, ma w tym nawet całkiem niezłe efekty. Niektórym się nie powiodło. To jest ogromna praca, proszę Państwa, aby tak skomponować program nauczania, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Bo tam, gdzie znakomicie funkcjonuje tak zwany beton i są efekty kształcenia, proponowana zmiana powoduje czasami zupełnie odwrotny efekt. To jest proces ewolucyjny i po to się, proszę Państwa, tu spotykamy, po to robimy grupy robocze, żeby się dzielić doświadczeniami i pokazać, jak to można zrobić. Uważam zniesienie przedmiotów jako dobry krok w dobrym kierunku. On będzie pozwalał faktycznie na uplastycznienie tego nauczania i faktycznie tą autonomię, podkreśla tą autonomię uniwersytetów. To, co jeszcze nam się udało wprowadzić, to nie tylko, że rok praktyczny będzie miał tych umiejętności zdecydowanie mniej i student będzie mógł je faktycznie wykonać, co na końcu tego roku praktycznego będzie mógł to zaprezentować, czyli egzamin OSCE. Proszę Państwa, przeszliśmy wielką ewolucję sprawdzania, jak my na uniwersytetach nauczamy medycyny, lek. No i co się stało z lekiem? No mamy w tej chwili jakąś taką dziwną hybrydę umiejętności zdawania testów z możliwością skorzystania z 70 znanych odpowiedzi albo pytań. No to proszę Państwa, no to jest jakieś narzędzie, które kiedyś było stworzone, myśmy je tak zaadoptowali, że to niby sprawdzamy, jak ci nasi studenci zdają ten lek, a to było narzędzie, które było przygotowane po to, aby odpowiednio pozycjonować później studentów w kształceniu podyplomowym, aby ci najlepsi mogli uzyskać miejsca tych lukratywnych specjalizacji. Uważam, że egzamin standaryzowany, praktyczny, który będziemy mogli przeprowadzać na bazie centrów symulacji, będzie zdecydowanie ważniejszym egzaminem, a mało tego będzie prowadził, i tu myślimy o pewnej unifikacji tego egzaminu, do tego, aby zweryfikować umiejętności praktyczne tego studenta. Praktyczne, myślę, nie tylko umiejętności wykonania jakiejś czynności, ale umiejętności zastosowania wiedzy, bo o tym też trzeba podkreślać, że my nie przechodzimy na system praktycznego nauczania, tylko na system umiejętności zastosowania wiedzy, którą student musi mieć, student wszystkich dziedzin w medycynie, bo bez tej wiedzy te umiejętności są, proszę Państwa, mało warte. To, co chciałem Państwu przedstawiać, to są skany ze standardów, z czym się nie zgadzamy i to jestem tutaj powiernikiem całej komisji, która tego nie ustalała, to zostało ustalone w gremiach ministerialnych, to jest liczebność grup, a wracam do tego, do tej tabeli, którą, czy tych wyników respondentów, gdzie studenci pokazywali tą właśnie wahadło, że te grupy ćwiczeniowe są zbyt liczne i tutaj faktycznie punkt 4.4 mówi, że w grupie H, mówimy o roku praktycznym, tamte zajęcia mogą być wykonywane tam, gdzie nie ma możliwości, nawet w grupach 5 do 8 studentów. No, to, co byśmy zawsze rekomendowali, myśląc o roku praktycznym,
to grupy, to są dwie osoby, które mogą mieć jednego opiekuna, tak aby jak najbardziej przybliżyć ten praktyczny aspekt tego nauczania. Nie wyobrażam sobie grupy ośmioosobowej, która wykonuje umiejętności praktyczne albo musi wykonać te umiejętności praktyczne. To na pewno trzeba zasygnalizować i moim zdaniem to zostało również podniesione, również i przez gremia młodych ludzi, którzy zauważyli pewne zmiany, że te grupy ćwiczeniowe, one nie mogą być tak liczne. O egzaminie, proszę Państwa, już mówiłem, no rekomendacje konferencji dyrektorów wyszły równolegle naprzeciw. Ja tutaj nie będę zabierał tutaj chleba nas tym dyskutantom, bo o tym będziemy za chwileczkę dyskutować szeroko. I te zapisy, które tutaj w tej chwili są w tych rekomendacjach, one zdecydowanie w całości formalnie pokazują kierunek, w którym powinniśmy pójść. I z tego się bardzo cieszę, bo ja już nie będę przedłużał tego mojego wystąpienia, ale konkludując, myślę, że przez te dwa lata, czyli od momentu, w którym zderzyliśmy się z tą rzeczywistością, kiedy studenci dość surowo, z czego się bardzo cieszę i bardzo dziękuję studentom za tą pracę i tak rzetelne pokazanie i wielki zaczyn do tego, że zaczynamy się spotykać, bo ten Wrocław był faktycznie punktem, który rozpoczął te nasze spotkania. W tej chwili Szczecin leżący w Kołobrzegu również się cieszy z tego, że możemy na ten temat dyskutować i myślę, że gdzieś w Polsce spotkamy się znowu, aby kontynuować tę dyskusję, ale nie tylko myślę, żeby sobie porozmawiać, co jest i jak jest. Przed nami jest, proszę Państwa, ogromna praca, bo my jesteśmy w tej chwili w etapie wdrożenia tych standardów. Mało tego, my mamy przed sobą pracę w przygotowaniu studentów, przede wszystkim w centrach symulacji, przygotowaniem studentów do tego egzaminu praktycznego. Wydaje mi się, że w takich grupach roboczych, właśnie przy Kraumowskich, uda nam się wypracować takie jednoznaczne stanowisko, chociażby co do egzaminu standaryzowanego, chociaż nie ukrywam Państwu, że tam na biurku ministra takie stanowisko grupy roboczej, która przygotowała, jak ma wyglądać egzamin OSKI, leży. Nie ma tutaj dzisiaj z nami pana profesora Torresa, ale on jest bardzo zaangażowany dokładnie w tą część i spotykamy się w gremiach również tych ośrodków, które mają doświadczenie w nauczaniu w centrach symulacji. No i myślę, że mając już jakieś takie opracowania, będziemy bliżej tego, aby faktycznie ten egzamin standaryzowany był egzaminem faktycznie obiektywizującym wiedzę studentów. Co nie ukrywam, leży mi gdzieś tam na sercu, bo jeżeli pokażemy, że egzamin przygotujemy w czasie cyklu plus rok praktyczny, uda nam się w jakikolwiek sposób zmodyfikować, to możemy, proszę Państwa, jednak pokusić się dalej i zadać to pytanie, czy faktycznie staż jest nam potrzebny. Dlaczego o tym stażu mówię? Proszę Państwa, uczelnie medyczne w tej chwili, utrzymanie uczelni medycznych roczne to jest 2 miliardy 158 milionów złotych. A staż podyplomowy kosztuje około miliarda, już właściwie ponad, bo tam idą podwyżki, minimalne kwoty, etc. Czyli jeżeli staż podyplomowy kosztuje, proszę Państwa, miliard, a wrzuciliby połowę tej kwoty w uniwersytety, które mogłyby, nawet te, które nie mają własnej bazy pełnej, wyjść na bazę zewnętrzną i w jakiś sposób zorganizować ten rok praktyczny, uważam, że środki byśmy znakomicie zagospodarowali, no bo kto jak nie my, kto nie jak ośrodki, które mają doświadczenie w kształceniu. Taka jest w tej chwili nasza rzeczywistość. Myślimy o tym, aby faktycznie, nazywam to upraktycznić nasze studia, ale tak naprawdę zmienić ten taki tok, ten beton, o którym mówią studentach, czyli przygotowywanie studentów do zdawania testów, a zapomnieliśmy o logicznym myśleniu, o tym, że tego studenta trzeba przygotowywać tak naprawdę względem i to zostało w tych standardach uwzględnionych względem tego, co pacjent oczekuje, czyli pacjentocentryczne spojrzenie. Dużo mówi się o symptomatologii, te zmiany też Państwo zobaczycie w tych standardach, czyli pacjent przychodzi nie z chorobą, nie do specjalisty taki, jaki mamy system, tylko on przychodzi ze swoim problemem, z pewnymi symptomami i tu powinniśmy ogromny nacisk kliniczny, zarówno w zabiegowych, jak i niezabiegowych naukach wkładać, plus do tego komunikacja i te tak zwane umiejętności miękkie.
To jest nasze ogromne zadanie, aby przeformatować ten stary system, który funkcjonuje. No sam jestem absolwentem takiego systemu, proszę Państwa, no na pewno fajnie. Jestem, nauczyłem się tej medycyny, ale to, co nas czeka, mówię o sztucznej inteligencji, czego się boimy. No tak jak się kiedyś mogliśmy bać telefonu komórkowego, proszę Państwa, to wejdzie. Nie ma na to żadnego sposobu. Uważam, że trzeba to przyjąć, mało tego, wcześniej zastosować. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, przyszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny dzisiejszego dnia. Doświadczenia uczelni w świetle rekomendacji KRAUM dotyczących kształcenia na kierunkach medycznych. Do tego panelu zapraszamy moderatorów. Profesor Agnieszka Piwowar, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Profesor Agnieszka Zimmermann, Gdański Uniwersytet Medyczny. Oraz panelistów, doktora Grzegorza Cebulę, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum. Profesor Irinę Kowalską, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Profesor Anetę Cymbaluk-Płoskę, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Profesor Agnieszkę Skowrońską, Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, profesora Janusza Morysia, przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim oraz przedstawicieli studentów, panią Aleksandrę Drzycimską oraz Bernadetę Nowak. Dobrze. Dzień dobry, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że jesteśmy razem znowu, ponownie. Nie zachęcam do wyjścia na plażę, bo na to przyjdzie czas. Natomiast chciałabym, zanim zaczniemy, witając tutaj naszych panelistów, panią profesor Agnieszkę Zimmermann, która jest z nami połączona, chciałabym Państwu pokazać parę takich slajdów związanych z tym, co się już wydarzyło, co zrobiliśmy, gdzie jesteśmy i co będziemy dalej, mam nadzieję, robić. Bardzo proszę o prezentację. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj, tak jak już wielokrotnie tutaj padło, w Szczecinie, który jest w Kołobrzegu. Natomiast wróćmy, proszę Państwa, do zeszłego roku, gdzie spotkaliśmy się po raz pierwszy we Wrocławiu, gdzie przywitaliśmy Państwa nasze wrocławskie krasnale przed Wydziałem Farmacji, gdzie decyzją w zasadzie, myślę, pana rektora Gruchały, pana profesora Ponikowskiego i w zasadzie wszystkich rektorów, którzy są zrzeszeni w Kraumie, podjęliśmy tą decyzję, żeby spotkać się i rozmawiać o tej sytuacji, która tutaj chciałam przytoczyć takie informacje, o których wtedy mówiliśmy, bo był zmieniający się dynamicznie czas, nie był to czas łatwy, więc chcieliśmy i podjęliśmy to wyzwanie, żeby pokazać i zaakcentować, że to KRAUM powinien mieć ten decydujący głos w tym, w jaki sposób będziemy kształcić naszych studentów. Proszę Państwa, czyli odbyła się nasza kwietniowa konferencja w zeszłym roku pod hasłem Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa. I myślę, że tytuł ładnie sformułowany, natomiast to była odpowiedź, chyba Panie Rektorze, Pan się ze mną, mam nadzieję, zgodzi, odpowiedź na tamte czasy, na tamte wyzwania, na tamtą sytuację, co ja jestem przekonana, że Pan Rektor najlepiej wie, jak było, no nie chcę powiedzieć ciężko, trudno, dziwnie, no było jak było. Jesteśmy teraz w innym czasie, w innej rzeczywistości, dużo się zmieniło. Mam nadzieję, że te zmiany będą tylko i wyłącznie na lepsze. Proszę Państwa, tutaj to fragmenty z naszych wstępnych spotkań, tak, gdzie mówiliśmy, że będziemy poruszać tematykę standardów kształcenia, udziału właśnie znowu nowych technologii. W zeszłym roku o tym nie mówiliśmy, Panie Rektorze, jeszcze. Teraz to wybrzmiewa, ale już nam gdzieś się to pojawiło. O funkcjonowaniu systemu i o tym, że będziemy chcieli stworzyć i stworzyliśmy właśnie te rekomendacje nasze kraumowskie do kształcenia studentów. I zacytuję pana rektora.
organizując konferencję, chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji, by po raz kolejny przypomnieć o złożoności procesu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia przyszłych lekarzy. I kwestią, na którą nieustannie będziemy zwracać uwagę, jest też akademickość nauczania medycyny. Więc też, albo przede wszystkim, ale trwajmy może przy tym naszym, w cudzysłowie, betonie, bo jest to podstawa jednak naszego rozwoju, naszego kształcenia, pomimo że podstawa betonowa, ale myślę, że silna. Tutaj, proszę Państwa, parę tylko takich informacji, parę wspomnień. Niektórych osób już z nami nie ma. Mieliśmy 4 panele, 23 panelistów, 4 grupy robocze, 73 uczestników tych w grupach roboczych, ponad 320 zgłoszeń, ponad 260 uczestników i był to, mam nadzieję, fajny, dobry czas do tego, że mogliśmy zacząć rozmawiać. Pracowały w tych panelach właśnie tutaj, Państwo się, mam nadzieję, rozpoznajecie, standaryzacja procesu kształcenia, edukacja interprofesjonalna, nowoczesna edukacja, komunikacja z pacjentem, czyli to już wtedy wybrzmiało, rozwijamy to dzisiaj. Pracowały grupy do spraw rekomendacji, czyli właśnie ta pierwsza grupa, która pracowała pod przewodnictwem pani profesor Zimmermann, grupa, która rozmawiała, omawiała zagadnienia związane z informatyzacją procesu dydaktycznego, kompetencje dydaktyczne, procedury jakości kształcenia, czyli to wszystko, co nam leży na sercu. No i proszę Państwa, odbyła się konferencja prasowa w siedzibie Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 16 czerwca w zeszłym roku. Ogłoszono właśnie rekomendacje Kraumu. Mam nadzieję, że Państwo już ten wizerunek tej oprawy graficznej tych rekomendacji jest znany i znajomy. I oczywiście zdajemy sobie sprawę, że on wymaga pewnie też jeszcze dopracowań, rozszerzeń w pewnych kierunkach, może pewne kierunki zmienimy. Natomiast były to nasze rekomendacje, które zostały właśnie ogłoszone, zostały przedstawione i były, myślę, taką też chyba wsparciem, panie rektorze, tak, do rozmów z ministerstwem, do posługiwania się w określonych gremiach tym, że jednak nasze uczelnie zrzeszone w Kraumie mają jednak dużo do powiedzenia, bo mają wiedzę, mają tradycję i myślę, że są otwarte i chcą kreować nową również rzeczywistość w zakresie dydaktyki. Proszę Państwa, tutaj to, co już pan profesor pokazał na samym początku, był ten fakt, że chcemy, żeby rolą centralną pracowników ochrony zdrowia, czyli naszych absolwentów, było bycie ekspertem w zakresie swojego zawodu. O tych kompetencjach mówiliśmy, o umiejętnościach technicznych, poznawczych, społecznych, o prezentowanych podstawach i przede wszystkim właśnie o bezpieczeństwie pacjenta, bo to jest kluczowe i to te rekomendacje zawierają. Oczywiście już słynny, myślę, diagram, tak, ekspert medyczny, ale pacjent jest w centrum tego procesu. Proszę Państwa, rekomendacje też już tutaj pan profesor, pan rektor pokazywał. Gwarantowanie zdobycia w procesie kształcenia właściwych kompetencji zawodowych, metodyki kształcenia, środowiska nauczania, w odpowiednim środowisku nauczania, co wybrzmiało bardzo, bardzo mocno. I ogólnie mamy 46 takich rekomendacji. Natomiast te rekomendacje stanowią wskazówkę właśnie dla efektywnego kształcenia, dla tego, jak przygotować naszych absolwentów do przyszłej pracy w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu. I opracowywał je zespół naszych specjalistów, ale też, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że to był wtedy nasz głos w tym momencie, w trwającej dyskusji o powszechnym otwieraniu kierunków medycznych w uczelniach niemedycznych, o tej jakości kształcenia, o kompetencjach, o tym, że byliśmy w zasadzie wtedy bardzo, bardzo zatroskani tym, co się dzieje i mam nadzieję, że ten głos, te rekomendacje, te opracowania też w pewnym stopniu pomogły zmaterializować i żeby ten nasz głos wybrzmiał. No i proszę Państwa, zaraz parę dni później odbyło się forum
Forum Ochrony Zdrowia w Wąsowie dotyczące jakości i dostępności i etyki w europejskim wymiarze zdrowia i odbył się panel Edukacja Medyczna Wyzwania, gdzie przez pana ministra ówczesnego zostali zaproszeni, no oprócz nas, że tak powiem, przedstawicieli betonu, tak, zostali zaproszeni nasi studenci, którzy bardzo, bardzo aktywnie z panem ministrem rozmawiali. Tam wybrzmiało, proszę państwa, wiele słów, ale przede wszystkim właśnie o tej jakości, o tym, że studenci chcą uczestniczyć w procesie ewaluacji, chcą uczestniczyć w kreowaniu nowej rzeczywistości w nauczaniu i są świadomi tego, że od nich też wiele zależy. No i proszę państwa, jesteśmy dzisiaj, czyli mamy edukację i humanizację we współczesnej medycynie w Kołobrzegu. Mamy, my jako Kraum jesteśmy cały czas świadomi i cały czas czujemy tą odpowiedzialność za ten proces. Po drugiej stronie, może nie po drugiej stronie, ale tak ładnie właśnie tak się skomponowało, są nasi studenci, nasi absolwenci i zawsze pamiętamy, że w centrum naszych działań jest pacjent, jego troska o pacjenta, satysfakcja pacjenta, zdrowie i przede wszystkim teraz zwracamy, na co zwracamy uwagę, właśnie ten aspekt humanistyczny, czyli komunikowania się z pacjentem i odczuwania jego potrzeb. I to tak z telegraficznym, proszę państwa, w skrócie teraz zaczynamy nasz panel. Zaraz pozwolę sobie pomęczyć trochę moich panelistów. Już do państwa, przepraszam, idę i zaczniemy. Myślę, że zaczniemy od pani profesor Zimmermann, która jest z nami na łączach. Niestety z przyczyn niezależnych nie mogła być z nami osobiście, chociaż oczywiście bardzo, bardzo żałuję tego, prawda pani profesor? Dokładnie. Ogromnie żałuję. Ja tutaj chciałam panią przede wszystkim zapytać o to, jak pani profesor z perspektywy czasu, z tego okresu naszej konferencji, z tego czasu, który był i po konferencji, dopracowywaniu i opracowywaniu rekomendacji Kraumu, jak pani profesor wspomina ten czas i pracę nad powstawaniem rekomendacji? Szanowni państwo, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Bardzo serdecznie przede wszystkim dziękuję za taką możliwość wzięcia udziału w dzisiejszym spotkaniu. Ono jest dla mnie niezwykle ważne, ponieważ wspólnie z panią profesor Piwowar wzięłyśmy na swoje barki dużą odpowiedzialność związaną z pracą też logistyczną dotyczącą stworzenia rekomendacji. Chciałabym wszystkim osobom, które merytorycznie były też zaangażowane w pracę, podziękować. Drodzy państwo, jeśli miałabym podsumować naszą pracę, to wydaje mi się, że jedną z największych wartości jest to, że nasza praca nad rekomendacjami skupiła osoby, które są zainteresowane dydaktyką, poświęcają się dydaktyce, ale też przede wszystkim chcą się angażować na rzecz rozwoju dydaktyki medycznej. I dla mnie to jest największa wartość, ponieważ poznaliśmy się, stworzyliśmy sieć kontaktów i współpracujemy do dzisiaj. Po naszej konferencji działaliśmy chociażby w zespole Młody Dydaktyk, tworząc takie zręby rozwiązań, które miałyby zachęcić młodych nauczycieli do tego, aby chcieli pozostać na uczelni, związać się z tą ścieżką dydaktyczną. Również pan profesor Kuch i pani doktor Antonina Doroszewska stworzyli i nadal nas angażują, za co niezmiernie dziękuję, w ramach takiego zespołu wsparcia dydaktycznego, który zawiązał się przy Kraum i już w tej chwili jest formalną strukturą wypracowującą dobre praktyki i wskazówki dla dydaktyki medycznej. Wydaje mi się, że też niesamowitą wartością jest to, że podczas prac pochyliliśmy się, zastanowiliśmy się nad tym, jakie są właściwie priorytety edukacji medycznej. I te priorytety wybrzmiały, zostały przez nas przedyskutowane, przeanalizowane i zapisaliśmy je w rekomendacjach. Kolejna sprawa, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to także to, że wybrzmiały nasze potrzeby.
Czyli zyskaliśmy forum do tego, aby głośno mówić o tym, czego nam trzeba, ale nie tylko nam, bo również studenci mieli platformę do tego, aby mówić o swoich potrzebach. Zarówno potrzeby chociażby szkoleniowe kadry, jak i potrzeby studentów dotyczące wsparcia psychologicznego, rozwoju kompetencji społecznych, angażowania ich do pracy badawczej zostały zapisane w rekomendacjach i były wynikiem wielu naprawdę fantastycznych spotkań. I praca też dała nam szansę do tego, abyśmy wymieniali się dobrymi praktykami. I ja myślę, że ta szansa, która została otwarta dzięki pierwszej konferencji, która odbyła się we Wrocławiu, powinna być przez nas kontynuowana, bo to jest niesamowita wartość, że możemy ze sobą współpracować, wzajemnie się wspierać i współtworzyć, wymieniając się właśnie doświadczeniami, dobrymi praktykami. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor, z sentymentem wspominam tamten czas tej intensywnej pracy, ale na pewno nam pracy nie zabraknie, jesteśmy tego pewni, więc będziemy cały czas w kontakcie. Dziękuję pani profesor. Dziękuję. Dobrze, proszę państwa, teraz nie przez przypadek, pan profesor siedzi koło mnie zaraz, bo kolejne pytanie będę kierowała właśnie do pana profesora. Chciałam zapytać panie profesorze, jakie elementy właśnie z tych rekomendacji z pana perspektywy jako niezwykle doświadczonego pracownika naukowo-badawczo-dydaktycznego ze wszech miar, jakie pan uważał, czy uważa i widzi za najważniejsze, najistotniejsze w tych rekomendacjach, które zostały stworzone? Dziękuję bardzo za pytanie. Pytanie wydaje mi się, że jest trudne, bo ten dokument jest, no nie jest długi, on jest stosunkowo, powiedziałbym, jakby porusza te najistotniejsze zagadnienia. No i w związku z tym najprościej pewnie byłoby odpowiedzieć, że wszystkie są istotne. No ale w związku z tym, że takie pytanie, to ja sobie pozwolę jakby coś tutaj dodać. Głównie z perspektywy osoby, która się zajmuje dydaktyką. Zajmuje się dydaktyką jako nauczyciel, ale zajmuje się też kształceniem osób, które tę dydaktykę prowadzą. I z tej perspektywy wydaje mi się, że tak chciałbym trzy rzeczy poruszyć. Tutaj pan rektor powiedział, że nie jesteśmy bogami. No to prawda, nie jesteśmy. Przez długie lata było tak, że się człowiekowi wydawało, że jak był uczony na studiach, to później na tej podstawie jest w stanie uczyć innych. No i chyba powoli odchodzi to twierdzenie do lamusa i ja się bardzo cieszę, jakby dowodem na to są jakby zapisy w tym naszym dokumencie, takie dotyczące zarówno ścieżki dydaktycznej, jak i dbałości o rozwój kompetencji dydaktycznych kadry na naszych uczelniach. No to moim zdaniem jakby miał mówić o takiej tych rzeczach po stronie nauczyciela. To jest coś, co dla mnie jest bardzo istotne, że jednak te umiejętności, które nauczycielowi w dzisiejszych czasach są potrzebne, trzeba gdzieś nabyć. No i jakby pomysł, żeby uczelnie jednak pracowały z pracownikami dydaktycznymi, naukowo-dydaktycznymi czy badawczo-dydaktycznymi nad tymi umiejętnościami związanymi z przekazywaniem wiedzy, zachęcaniem studentów do uczenia się, no moim zdaniem jest bardzo istotne i to bym chyba jakoś tak na pierwszym miejscu gdzieś tu pojawił. Zresztą pewnie trochę odbiciem tego jest powołanie zespołu, o którym już pani profesor Zimmermann mówiła przy Kraumie, który jak mnie ma na celu tworzenie takich jakichś wytycznych standardów, jak takie szkolenie prowadzić i ja czekam na to, żeby coś tu się w tym zakresie pojawiło też po stronie pewnie tego zespołu. Drugie zagadnienie jest trochę jakby innego typu, to jest ta kwestia, która dotyczy reewaluacji efektów uczenia się. Tutaj parę razy też już dzisiaj się pojawiło, że medycyna pędzi. Jakieś tam, nie wiem, 15 lat temu ktoś policzył, że teraz podwajanie się ilości wiedzy medycznej to będzie w ciągu niecałych 30 dni się odbywać. Nie wiem, czy ktoś to sprawdził po tych 15 latach, no ale to prawda, że medycyna naprawdę zmienia się bardzo szybko i te efekty uczenia się siłą rzeczy też się będą pewnie zmieniać i tak jakby pomysł na to, żeby tą ocenę efektów uczenia się robić w sposób jakiś ciągły i regularny i dopasowywać te efekty do tego, co się dzieje, wydaje mi się być bardzo pomocny. To nie musi być wtedy rewolucja, bo jeżeli to robimy regularniej niż, nie wiem, raz na 10 lat, to mamy możliwość robienia ewolucji.
A wtedy dla uczelni wydaje mi się jest prościej dopasowywać swoje programy studiów do tego, co się zmienia. No i wreszcie też chciałbym popatrzeć na to trochę z perspektywy takiej mojej absolutnie prywatnej. Ja na co dzień uczę właśnie tych kompetencji tak zwanych miękkich, ja wolę jednak poznawcze i społeczne. I tu w perspektywie studenta jest no, w paru miejscach zaznaczone te zagadnienia związane właśnie z komunikacją z pacjentem, z pracą w zespole terapeutycznym, z takimi umiejętnościami związanymi z podejmowaniem decyzji, świadomością sytuacyjną. No to są rzeczy, które wydają się być w dzisiejszych czasach coraz bardziej kluczowe. No bo czasy, kiedy w Krakowie był jeden tomograf komputerowy na całe miasto, a podręczniki po angielsku miał tylko pewnie kierownik katedry, minęły bezpowrotnie. No teraz wiedza jest szeroko dostępna, jest możliwość jej nabywania na bardzo różnych drogach. No i to też obrazują jakby podejście do procesów jakby edukacji, uczenia się studentów i teorie z tym związane, mówiące, że no tak naprawdę człowiek, jeżeli chce i jest dobrze zmotywowany, to w dzisiejszych czasach wiedzę jest w stanie nabywać samodzielnie. Wtedy to robi tak, jak jemu to odpowiada, robi to w taki sposób, który jest dla niego najkorzystniejszy. I to jest kwestia wtedy motywacji. No ale jakby z tego wynika, że nasza rola to będzie ta rola uczenia, jakby zachęcania studentów do uczenia się tych właśnie umiejętności poznawczych i społecznych. No i to tutaj się też pojawia, odzwierciedleniem tego są te nasze, jest ten nasz dokument. Także chyba z mojej strony tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że wybrzmiało to, co pan profesor powiedział na początku, że i myślę, że to jest ważne, że też w naszych rekomendacjach zaopiekowaliśmy się naszymi dydaktykami, tak? Czyli nie tylko student, nie tylko pacjent, ale też nasi dydaktycy, bo to jest istotne ogniwo w naszym procesie edukacji naszych przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia. Teraz proszę państwa, bardzo poproszę panią profesor Agnieszkę Skowrońską z kolei. Jeżeli pani profesor mogłaby się z nami podzielić swoimi przemyśleniami, w jakim stopniu te rekomendacje były przydatne, czy zostały wykorzystane, czy zainspirowały do kształtowania polityki jakości kształcenia właśnie na uczelni, którą pani profesor reprezentuje? Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie też do panelu. Ponieważ jako kolegium medicum, ale należące do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, nie mamy takiej całkowitej autonomii jak państwo tutaj, którzy reprezentujecie uczelnie medyczne z takim bardzo taką tradycją i długim stażem. Nie osiągnęliśmy jeszcze pełnoletności, natomiast niedawno było 15-lecie. I ja muszę powiedzieć, że po tym spotkaniu z poprzedniego roku, gdzie mieliśmy okazję całym zespołem przyjechać tutaj i poznać państwa i spotkać jeszcze wcześniej na tych rozmowach online i czerpać te doświadczenia, które państwo nam tutaj przekazujecie. I jeżeli chodzi o rekomendacje też wypracowane i też jak to jest realizowane na naszej uczelni, to chciałam podkreślić, że bardzo ważne dla nas, ja jestem prodziekanem do spraw studentów wykształcenia od 5 lat, są właśnie wizyty profesorów z Kraum, dlatego że to są jakby takie na bieżąco rzeczy, które wiemy, że jesteśmy w stanie poprawić, że państwo, tutaj komisja zawsze znajdzie coś, co trzeba, nad czym trzeba popracować, nad tą jakością kształcenia. I oczywiście czujemy się, że czerpiemy te doświadczenia i że ten proces kształcenia jest prawidłowy na naszej uczelni. Natomiast mamy też tą świadomość, że przede wszystkim czekają nas wyzwania dotyczące opracowania i przede wszystkim przygotowania się dobrze też z punktu widzenia infrastruktury do egzaminu OSKI zgodnie z nowymi standardami, ponieważ my jesteśmy też, nie mamy takiego dużego szpitala klinicznego, jesteśmy jakby, mamy swój szpital uniwersytecki, korzystamy z bazy obcej i w tej chwili na terenie szpitala uniwersyteckiego będziemy dosyć takie poważne inwestycje modernizacyjne infrastruktury będziemy wykonywać. W tym roku są już prace i w 2025 mamy nadzieję, że właśnie będzie wybudowane nowe te centrum, dobudowane do przychodni, do egzaminowania, jeżeli chodzi o standardy OSKI. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że te wsparcie, tak jeżeli chodzi o jakość i też
też dążące tutaj do Państwa rekomendacji. Myślę, że teraz czerpiemy też z projektów. Był tak zwany projekt Żagiel Wielkich Możliwości na naszym Uniwersytecie, a w tym roku udało nam się jako właśnie kierunek lekarski, dyscyplina nauki medyczne, medycyna uzyskać projekt Regionalna Inicjatywa Doskonałości. I to są też aktywność dotycząca szkolenia naszych pracowników, wyjazdy, krótkie szkolenia, staże, dofinansowanie publikacji, ale też dotyczy to aktywności samych studentów, co nas bardzo cieszy, że mamy środki, żeby studenci rozwijali się w kołach naukowych, czyli ten aspekt taki dotyczący właśnie kształcenia ogólnoakademickiego, wyjazdy też na konferencje zagraniczne, organizujemy konferencje, studenci mają konferencje z Kalpelum, chirurgiczne, geriatryczne, także no staramy się i tak jak mówię, dla nas ta inicjatywa, którą Państwo stworzyliście, jest bardzo, bardzo ważna i tutaj Państwo bardzo dużo powiedzieli na ten temat. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeżeli coś jeszcze mogę dodać, Pani Profesor. Bardzo dziękuję. Czy rozumiem, że Pani Profesor nie przez przypadek siadła koło Pana Profesora Borysia, źródło naszej wszelkiej wiedzy odwiedzających naszej uczelni, o który za chwilę Pan Profesor opowie o swoich doświadczeniach. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Dziękuję. Teraz poproszę o zabranie głosu i zapytam Panią Profesor Irynę Kowalską, które z Pani profesor perspektywy rekomendacje uważa Pani, że powinniśmy poszerzyć, pogłębić, rozwinąć, nie wiem, może zredukować, które Pani Profesor uważała, że są ważnym celem, ważnym kierunkiem do wprowadzenia jakichś kolejnych zmian czy modyfikacji? Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja mówię z perspektywy dziekana wydziału, już osoby zaangażowanej w kształtowanie programów studiów od wielu, wielu lat. I wybrałam parę takich zapisów z tych naszych rekomendacji, ponieważ ja się zgadzam z panem profesorem Cybulą, że dokument nie jest długi, ale jest pełen treści. I tak jak żeśmy go przedstawili w podziale na trzy części, a więc na kompetencje, na metodykę osiągania tych kompetencji, środowisko nauczania, ja wybrałam takie elementy, które wydaje mi się, że może warto o tym podyskutować. Więc po pierwsze wzmacniam głos pana profesora Cybuli dotyczący efekty uczenia powinny podlegać okresowej ocenie co do ich ważności i zasadności. Przypomnę historię. Poprzednie standardy to jest 2012 rok. W 2019 mieliśmy taką drobną nowelizację, ale tam nie było dużo zmian, jeśli chodzi o efekty uczenia się. I dlatego teraz mieliśmy rewolucję przy tworzeniu nowych standardów uczenia się. Wspólnie z panem profesorem Domańskim braliśmy udział w dyskusjach nad tą tak zwaną książeczką umiejętności praktycznych, gdzie już wtedy wiedzieliśmy jako dziekani, że no to będzie bardzo trudna książeczka do zrealizowania. Także cieszymy się, że zostały znowelizowane te standardy. To również był zawsze głos studentów. To pięknie wybrzmiało w prezentacji pana rektora Domańskiego, jak nas podsumowali pacjenci, studenci, jak te umiejętności praktyczne były realizowane. Także tu musimy pamiętać, że może jednak właśnie nie co 10 lat, ale jednak jakiś taki stały przegląd tych efektów uczenia się. Druga rzecz, która zwróciła moją uwagę, jeśli chodzi o kompetencje, no to też wybrzmiało w prezentacji pana profesora Domańskiego. Piszemy, że nauczanie praktyczne w małych grupach klinicznych, ale nie określiliśmy jak małych. Może powinniśmy jakiś limit górnej liczebności grupy zapisać, bo wkradło się w standardy. Wszyscy poparliśmy apel rezydentów, bo rezydenci to wyłapali, tak? Bo tak naprawdę ten zapis dotyczy tylko nauczania praktycznego, a co na wcześniejszych latach nauczania, więc tutaj myślę, że może powinniśmy to bardziej doprecyzować. I z punktu widzenia już może takiego bardziej już naszej uczelni, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, bo my jakby próbujemy się zmierzyć z tym,
zapisaliśmy, że należy zapewnić dbałość o możliwość nabycia doświadczenia w pracy klinicznej już na etapie studenta poprzez na przykład umożliwienie pracy w charakterze asystenta lekarza. Ja wiem, że niektóre uniwersytety jakieś rozwiązania już przygotowały, natomiast pytanie, czy tu Kraum nie powinien też zająć jakiegoś takiego stanowiska, żebyśmy faktycznie, żeby w szpitalach klinicznych można było oferować taką pracę studentom, bo chyba wszyscy wiemy, że nasi studenci pracują po godzinach w różnych miejscach i one wcale nie podnoszą ich kwalifikacji zawodowych, a mogliby w międzyczasie już podnosić swoje kwalifikacje. To takie główne uwagi dotyczące kompetencji. Jeśli chodzi o metodykę kształcenia, to ja myślę, że to chyba najważniejszy element, to musimy się przygotować do OSKI, bo różne uczelnie są na różnych etapach i może faktycznie w jakiś taki sposób bardziej ustrukturyzowany. Ja się cieszę, że jest dokument, no bo była grupa robocza powołana do tego, i to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o środowisko nauczania, to zapisaliśmy, że jest obowiązkowe jakby kursy i kształcenia dla kadry zaczynającej nauczania. Ale ja bym to rozszerzyła, żeby był obowiązek ustawicznego kształcenia i powtarzania nabywania czy potwierdzania umiejętności dydaktycznych przez osoby już zaangażowane w proces kształcenia. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor za zwrócenie uwagi na te elementy, bo my wszyscy jesteśmy świadomi tych, myślę, niedociągnięć, które są, ale rozwijamy i kreujemy nową rzeczywistość. Tutaj już, tak jak państwo już wielokrotnie padło, nasze uczelnie przygotowują się do standaryzowanych egzaminów OSKI, przygotowują się do tego, żeby ten proces przeprowadzić w sposób właśnie wystandaryzowany, jednolity, żeby nasi studenci byli przede wszystkim studenci, ale też nasi nauczyciele akademicy byli dobrze przygotowani do tego przeprowadzenia tego procesu, bo ich też musimy tego nauczyć, jak powinni to zrobić. Ja może jeśli jeszcze mogę powiedzieć jedno słowo, ja bym chciała z całą mocą poprzeć głos pana profesora Domańskiego, że może w tym gronie powinniśmy się też zastanowić, co zrobić z cyklami kształcenia, w których obowiązuje jeszcze książeczka umiejętności praktycznych. Stara książeczka umiejętności praktycznych, żeby jednak może jakimś takim odgórnym zarządzeniem od razu wprowadzić to nauczanie, tak, zamodyfikowane. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor za ten głos i teraz oddaję głos naszym panią przedstawicielką studentów, czyli pani Aleksandrze Drzycińskiej i pani Bernadecie Nowak. No, nie ukrywam, że głos pani jest dla nas szczególnie interesujący, bo tak jak pan profesor Domański przedstawił nam wyniki ankiety studenckiej, mam nadzieję, że nie będzie aż tak miażdżący w stosunku do tego, co się dzieje, bo myślę, że od tego czasu, tak jak pan profesor powiedział, od 21 roku minęło parę lat, jestem przekonana, że wiele się zmieniło i że my wszyscy, którzy piastujemy nasze odpowiedzialne stanowiska prorektorów czy dziekanów, prodziekanów. Jesteśmy w pełni świadomi tego, co musimy zmienić i staramy się to zmienić. Natomiast jeżeli panie możecie, to może najpierw pani Aleksandra, potem pani Bernadeta. Bardzo proszę, jeżeli możecie państwo powiedzieć, jak to widzicie, czy coś się zmieniło, czy jak się zmieniło w naszych uczelniach medycznych, w uczelniach, w których panie jesteście, macie kontakty ze swoimi kolegami, koleżankami w kontekście właśnie tego spotkania, które odbyliśmy w zeszłym roku, tych rekomendacji Kraumu, tego co się dzieje, nowych standardów i ciągłej, myślę, ewaluacji procesu nauczania. To ja może od razu zacznę od małego podziękowania tutaj do państwa. Dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję w imieniu Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, ale i myślę wszystkich studentów. Dziękujemy za zaproszenie i za tą możliwość po prostu też dyskusji. Odpowiadając tutaj na to pytanie, co się zmienia i czy się zmienia na naszych uczelniach, myślę, że jest to zauważalne, iż tutaj jest znaczące dążenie do poprawy tej jakości kształcenia w naszych uniwersytetach medycznych. Na przykładzie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z którego ja się wywodzę,
Mogę przytoczyć przykład powołania nowej jednostki w naszej uczelni, jaką jest Centrum Wsparcia Dydaktyki, działające tutaj również we współpracy z prorektor do spraw jakości kształcenia, panią profesor Zimmermann. Tutaj to centrum bardzo prężnie działa na naszej uczelni. Powstało badanie ankietowe skierowane do kadry dydaktycznej naszej uczelni, ale również do całej społeczności studenckiej. Dzięki temu badaniu udało nam się również wyciągnąć wnioski i tutaj one wskazały głównie na to, o czym jest też mowa w trakcie naszego panelu, naszej całej tutaj dyskusji, czyli nacisku na poprawę tej komunikacji. No i w celu tutaj jakby poprawy i doskonalenia tej jakości i całej komunikacji został też rozpoczęty cykl szkoleń skierowany właśnie też do naszej kadry dydaktycznej i akademickiej. Kolejnym takim przykładem, myślę, który dzieje się już tak ogólnopolsko, jest to wprowadzanie na uniwersytetach zajęć fakultatywnych, fakultetów dla różnych kierunków medycznych. Są to zajęcia w zespołach interprofesjonalnych, które myślę, że są takim zaczątkiem, myślę, większych zmian, bardziej spektakularnych na przyszłość, gdzie moglibyśmy również zacząć kształcić już na początkowym etapie studiowania tych nauk podstawowych w takich interprofesjonalnych zespołach, co da nam również, myślę, że taką szerszą perspektywę późniejszej pracy zawodowej w przyszłości. No i tutaj jakby taką trzecią kwestią, o której chciałabym powiedzieć, są to również inicjatywy studenckie, samorządowe, które już mają miejsce na poszczególnych uczelniach. Tak jak mieliśmy przyjemność w ubiegłym roku wziąć udział w konferencji Forum Innowacji Edukacji Medycznej w Łodzi. Tutaj podczas tego forum mieliśmy okazję również przeprowadzić szereg dyskusji, wysłuchać bardzo ciekawych panelistów, którzy zaprezentowali nam jakby wizję, też swoją szerszą perspektywę niż tylko tutaj naszych polskich uczelni medycznych. No i tutaj również myślę, że stworzenie tej karty potrzeb studenta, którą również udało nam się zaprezentować podczas tej konferencji w Łodzi, która jest w mojej opinii taką studencką odpowiedzią również na te rekomendacje stworzone przez Kraum. No i tutaj jakby ta współpraca, ta chęć dialogu i rozmowy w tym temacie również została zaczęta. Także z mojej strony myślę, że to są takie trzy główne zmiany i punkty, które ja bym widziała. Chociaż jeszcze tutaj przysłuchując się właśnie naszej dyskusji, tutaj pani profesor wspomniała również o pracy w roli asystenta lekarza. To jak najbardziej na przykładzie naszej uczelni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego takie stanowisko i taka funkcja istnieje i myślę, że działa prężnie i może być też przykładem dla innych uczelni do wprowadzenia takich innowacji. Bardzo dziękuję pani Aleksandro za te słowa, za ten głos. To tym bardziej utwierdza nas w tym, że te tematy, którymi się zajmujemy, są bardzo dla nas ważne, dla państwa i cały czas musimy być, no nie chcę powiedzieć w biegu, ale cały czas w gotowości do tego, żeby wprowadzać te zmiany i myślę, że tematów do dalszych spotkań nam nie zabraknie, natomiast myślę, czy przekonana jestem, że będziemy mogli się pochwalić efektami. Jeszcze pani Bernadette, panią Bernadette bardzo. Ja pozwolę sobie zacząć od słów rektora Ponikowskiego z inauguracji. Był to cytat z Seneki. Gdy nie wiesz, dokąd płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry. I myślę, że takim naszym kierunkiem, dokąd płyniemy, była poprzednia konferencja Kraumu, ponieważ to był taki bodziec do działania, kiedy było pokazane, że nie musimy kłaść nacisku tylko na wiedzę przekazywaną studentom, ale musimy też uczyć empatii naszych studentów. Dlatego wiele rzeczy od tamtego czasu się zmieniło. To był tylko rok, a jednak zmian jest bardzo wiele.
dlatego pozwolę sobie też na przykładzie swojego uniwersytetu je przedstawić. Super zmianą u nas było to, że teraz wprowadzamy aktorów. I jeżeli przygotowujemy się do egzaminu OSCE, to nie musimy sobie wyobrażać już pacjenta, tylko fizyczny człowiek stoi przed nami i uczymy się z nim rozmawiać, uczymy się empatii i pytania. Również powstał zespół do spraw równego traktowania, gdzie każdy student może powiedzieć o swoim problemie i o tym, jak się czuje na zajęciach, ale również każdy nauczyciel akademicki również może powiedzieć, co czuje i z czym chciałby jeszcze pracować, tak żebyśmy wzajemnie dla siebie byli empatyczni, nie tylko nauczyciel dla studenta, ale również student dla nauczyciela i pacjenta. Mamy też zespół do spraw jakości kształcenia, gdzie pracujemy nad centralnym planowaniem, żeby wszystkie sylabusy i programy były do siebie podobne. I te wymagania były bardziej ukierunkowane, żeby nie było w literaturze 10 książek, a 3, z których możemy się skupić, żebyśmy wiedzieli, czego musimy się uczyć. Powstała też skrzynka jakości kształcenia, która była już wcześniej, gdzie wszyscy mogą anonimowo zgłaszać problemy na naszej uczelni. Jednak teraz zaczęliśmy ją bardziej reklamować, dlatego studenci i nauczyciele nie boją się napisać na skrzynkę, jeżeli widzą jakąś niejasność. Wiedzą, że to jest anonimowe, ale też mają przekonanie o tym, że działania zostaną podjęte. Że to ich zgłoszenie, pomimo tego, że nie jest z nazwiska, nie zostanie zaniedbane. Mamy też optymistycznie nowe wydziały na naszym uniwersytecie, żeby skupić się na kierunkach i każdy miał wystarczająco dużo czasu i uwagi, żeby ta edukacja była najbardziej efektywna. Powstały też fakultety przyjemne dla studentów. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o drzemkologii stosowanej, gdzie uczą nas higieny snu i można legalnie wziąć drzemkę w trakcie pobytu na uczelni. Jest to bardzo sympatyczne i rozluźnia atmosferę u nas na uniwersytecie. Wszyscy się z tego cieszą. I chciałam się odnieść też do tej sztucznej inteligencji w medycynie, ponieważ u nas na uniwersytecie pokazujemy, że sztuczna inteligencja to tylko narzędzie pomocy, a inteligencję trzeba też mieć swoją. Dlatego uczą nas korzystania ze sztucznej inteligencji, a nie wykorzystywania jej bezmyślnie. A na koniec chciałam też powiedzieć, że w rekomendacjach najbardziej podoba mi się to, że uczymy się, że jesteśmy nie tylko medykami, ale również ludźmi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Brawo. Proszę Państwa, tym bardziej utwierdza nas to, że nasi studenci są naszym skarbem, naszym źródłem nie tylko osób, które mamy nauczyć i przygotować do pracy do zawodu, ale są też naszym źródłem wiedzy, inspiracji i myślę, że w tym Państwo nie będziecie ustawać, żeby nas inspirować, a my nie będziemy ustawać w tym, żeby odpowiadać na Państwa działania. Także bardzo dziękuję za Pani głos. Teraz poproszę nomen omen Pana profesora Morysia, który wszystkie uczelnie nasze odwiedził, zwiedził, ma wiedzę tajemną, wszelką. Bardzo poproszę, panie profesorze, jeżeli pan by mógł z nami się podzielić, co pan zaobserwował, czy jakieś interesujące zmiany, czy kierunki zmian, właśnie którymi uczelnie się pochwaliły i którymi mogłyby się podzielić z innymi uczelniami z perspektywy właśnie przewodniczącego komisji naszej Kraumowskiej UK. JKKL, dobrze powiedziałam? Super, bo zawsze tutaj różne skróty nas w tej komisji funkcjonują, więc tutaj w zupełności prawidłowa nazwa. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo państwu. Proszę państwa, rekomendacje są niezwykle cenne i dla nas też, jako dla komisji, my do tych rekomendacji, inaczej do stosowania i sprawdzania rekomendacji zaczęliśmy się przygotowywać, bo są stosunkowo świeże, aczkolwiek nie są one świeże w naszych uczelniach, bo patrząc z perspektywy wizytacji, to większość tych, jeżeli nie wszystkie rekomendacje, uczelnie w różnym stopniu spełniają. Jedne lepsze, lepiej, drugie gorzej. Są takie, które znacznie bardziej wyprzedziły rekomendacje, niż przewidzieli tu twórcy rekomendacji. Z mojego punktu widzenia nie są problemem uczelnie kraumowskie. Uczelnie kraumowskie wypełniają od lat już te rekomendacje, doskonaląc je i wprowadzając swoje
bardzo ciekawe rozwiązania, jak na przykład personalni tutorzy dla grup studenckich, towarzyszący studentom w zasadzie przez cały ich cykl kształcenia na uczelni, wspomagający ich w rozwiązywaniu problemów, nie uczący się za nich oczywiście, ale wspomagający w procesie uczenia, czy też studenci wybierający swoich mistrzów klinicznych i jakby dążący do większego kontaktu z już poszczególnymi pracownikami, od których mogą się tak naprawdę uczyć tej prawdziwej medycyny. To, co jest dla nas jakby ważne, to cały czas jeszcze opracowanie metod pomiarowych, które pozwolą nam na ocenę stopnia wykorzystania, czyli wdrożenia tych poszczególnych rekomendacji w uczelniach. Nad tym pracujemy, to wcale nie jest takie proste, bo czasami rekomendacje jest bardzo łatwo napisać, ale w jakiś sposób członkowie komisji, jeżdżąc po uczelniach, muszą zweryfikować i odnieść się do tego, czy ta rekomendacja jest rzeczywiście spełniona, czy ona jest wdrażana w sposób właściwy w obrębie uczelni. To, co my możemy robić, oczywiście, to weryfikować liczebności grup i to robimy za każdym razem i zgłaszamy swoje uwagi. I tutaj są studenci, powiedziałbym, nieocenionym źródłem wiedzy. Dlatego też spotkania ze studentami to jest w tej chwili najważniejszy punkt każdej wizyty komisji akredytacyjnej i od niej de facto zaczynamy. Czy inaczej, zaczynamy oczywiście od władz uczelni, bo nie wypadałoby tego nie zrobić. I dowiadujemy się punktu widzenia władz, ale za chwileczkę spotkamy się ze studentami i konfrontujemy ten punkt widzenia władz z punktem widzenia studentów. Takie spotkanie daje nam, w zasadzie układa nam plan wizyty, bo w pierwszej kolejności idziemy w te miejsca, do których są zgłaszane uwagi ze strony studentów. Sprawdzamy, czy rzeczywiście to się pokrywa z rzeczywistością. Jeżeli tak, no to zgłaszamy to władzom uczelni, umieszczamy to w naszych protokołach, co Państwo nieraz się przekonaliście o tym fakcie. Natomiast tego, czego nam brakuje, i to nie zostało zrobione w nowych standardach. Proszę Państwa, lekarz jest edukatorem. Często w środowisku jedyną osobą, która jest w stanie wdrażać systemy czy zapobiegania profilaktyki. My na naszych studiach nie uczymy lekarzy w ogóle podejść pedagogicznych. Nie ma takiego cyklu kształcenia, który by uczył naszych absolwentów, w jaki sposób mają edukować swoich pacjentów. Niektóre uczelnie wprowadzają nieśmiało fakultety z tego zakresu, ale programowo to nie jest rozwiązane. Lekarz powinien być. Kierunek pielęgniarski, położniczy ma to w standardzie kształcenia. My tego nie mamy. W rekomendacjach też nie ma informacji o kandydatach na nasze studia. Bo tak naprawdę jesteśmy ewenementem w skali światowej, gdzie uczelnia, nauczyciel akademicki nie ma jakiegokolwiek wpływu na to, kogo rekrutujemy na nasze studia. Bo to się odbywa poza nami. My tylko odcinamy listę kandydatów na podstawie punktacji z matury. Już pan rektor Gruchała wspominał o tym, że pogarsza nam się wiedza kandydatów. No, pogarsza się nie z winy naszych studentów, tylko z winy systemu edukacyjnego, czyli z winy tego, co wymyślają nasi kolejni wspaniali ministrowie. Teraz znowu padła zapowiedź o to, że zredukuje się podstawy programowe o 20%. Znaczy co, wyrzucimy 20% z zakresu biologii, wyrzucimy 20% z zakresu chemii i te osoby przyjdą na nasze studia. Jednocześnie obcięliśmy nauki podstawowe. Czyli kto będzie tych uczył, tych ludzi, tym ludziom wyrównywał niedobory, z którymi przyjdą na nasze uczelnie? I będzie to ten dyskomfort. Jeżeli poprzednie ministerstwo wyrzuciło genetykę z matury, no to jak możemy sobie wyobrazić współczesnego lekarza bez wiedzy genetycznej? Czyli ktoś będzie musiał ich nauczyć na studiach genetyki. Obcięliśmy godziny, więc będzie ciężko, mówiąc szczerze, żeby tego nauczyć.
Także my się przygotowujemy też do tej humanizacji i do tego, w jaki sposób będzie ona weryfikowana. Przygotowujemy się do oceny nauczycieli, którzy będą tego nauczali w zakresie tego kompleksu D przedmiotów humanizująco, powiedziałbym, profesjonalnych. Część uczelni, jak dostajemy w raportach, pisze, że kontaktu z pacjentem, czy umiejętności komunikowania się z pacjentem będzie uczyła na przykład przez 300 godzin interny. No, zadajemy proste pytanie, to kiedy będziecie uczyli interny? No bo generalnie rzecz biorąc, gdzieś tutaj jest, brakuje tej informacji. Rozumiemy, że to jest, jakby odbywa się w trybie ciągłym, ale też są przewidziane konkretne jakby zasoby godzinowe, które muszą być wykazane przez uczelnię, że rzeczywiście ten program i sylabusy w tym zakresie będą realizowały to, co chcemy osiągnąć. Tak? Czyli czego my się spodziewamy, że student wyniesie z takiego spotkania. Oczywiście zadajemy bardzo proste pytanie, w jakich grupach się to będzie odbywało. Czy to nie będzie po prostu wykład, czyli ta najtańsza forma kształcenia na uczelni, czy rzeczywiście będą to zajęcia interaktywne, tak aby rzeczywiście można się było pewnych rzeczy uczyć. Także proszę Państwa, my mamy jako komisja, czy przed komisją, czy to jeszcze za mojej kadencji, czy następnych, staje bardzo duży problem opracowania pewnych standardów weryfikacji. Nie możemy ich jeszcze stosować, bo sami Państwo wiedzą, że zarówno standardy wchodzą od nowego roku akademickiego, jak i rekomendacje de facto działają od roku. Ale my musimy być gotowi do tego, żeby rzeczywiście ocenić. Zrobiliśmy w tym roku taki poziom zerowy wejścia w system i od niego będziemy odnosili to wszystko, co będzie działo się w tej chwili w kolejnych latach zmiany i przekształcania stylu nauczania. Myślę, że wspólnie ze studentami będziemy bardzo, bardzo tak doszczętnie obserwowali, co się dzieje. I może ostatnią rzecz, jeżeli mogę poprosić o przeźrocza. Proszę Państwa, przed ostatnim przesłuchaniem przed Departamentem Edukacji no musieliśmy się przygotować, no bo spodziewaliśmy się pytań, które mają paść. A jednym z pytań takich bardzo, które mieliśmy na tą rozmowę niezaliczone przez Departament Edukacji, był sposób kwalifikacji studentów na studia medyczne w naszym kraju. Amerykanie nie są w stanie zrozumieć, że my nie mamy wpływu na rekrutację. Rekrutacja w Stanach Zjednoczonych to jest około roku trwa, tak? Kandydat co najmniej odbywa 3-4 rozmowy kwalifikacyjne przed komisją uczelni. Jego wynik MCAT-u, czyli tego egzaminu po koledżu medycznym, jest tylko jednym z elementów składowych finalnej oceny. Jak rozmawiam ze swoimi kolegami, z anatomami w Stanach i mówię, że my staramy się motywować studenta do pracy, to widzę takie wielkie oczy i mówią, co to znaczy wy motywujecie studenta? To student nie jest zmotywowany do tego, żeby być lekarzem? No i właśnie pojawia się pytanie, czy tylko kwalifikacja szkoły średniej wystarcza? Proszę Państwa, na naszych uczelniach, krałmowskich uczelniach, studiuje w tej chwili 36 tysięcy studentów kierunku lekarskiego. Po raz pierwszy od przedstawicieli ministerstwa, przed rozmową z departamentem, dowiedziałem się, że u nas nie ma problemu braku lekarzy. Że to nie do końca była prawdą, co było mówione. W tych 36 tysiącach mamy nieco ponad 6 tysięcy studentów z zagranicy. W tym tak naprawdę tylko 291 osób ze Stanów Zjednoczonych. Jakbym prosić kolejny. No i proszę Państwa, to co jest takie strasznie ciekawe dla Amerykanów. Jaka jest efektywność studiów w Polsce? Czyli ilu studentów rozpoczyna, a ilu kończy studia medyczne w naszym kraju.
Proszę Państwa, ta efektywność jest bardzo różna. Widzicie Państwo, dla studentów polskich pierwsza rubryka, ona wynosi 87%. Tak, czyli 87% ze studentów, którzy rozpoczynają studia, kończy. Rozkłada się ona bardzo różnie. Tak? Mamy uniwersytety, specjalnie nie podawałem nas, proszę Państwa, także jest to celowa działalność, ale rektorzy doskonale wiedzą, więc ochrona myślę, danych, że tutaj nie, dla rektorów nie ma jakby niespodzianek. Szybko znajdą swoją uczelnię w tym zakresie. Ta efektywność jest od 60 do 100%, proszę Państwa. I zarówno te 60, jak i te 100% budzą zawsze wątpliwości naszej komisji. No bo co to znaczy, że wszyscy studenci, nie ma jakby naturalnego ubytku studentów w trakcie 6-letnich studiów, czyli wszyscy, którzy wejdą, kończą studia? No trochę dziwnie to wygląda, jeżeli mam być szczery. 60 może być już troszeczkę za mało, ale to też zależy, proszę Państwa, tak naprawdę od kandydatów. Bo i od roczników, bo też to jest sinusoida. My mamy, widzimy, jak patrzymy na 5-letni okres, rzeczywiście to się waha w zależności od rocznika. Tak jak samo jak widzimy, że mamy lepszy bądź gorszy rok, znaczy inaczej, bardziej kontaktowy i mniej kontaktowy rok, tak? Także ze względów na działania. Zobaczcie, dużo gorzej to już wygląda druga rubryka, to studenci anglojęzyczni. Tutaj ta efektywność jest zaledwie 65% i waha się, proszę Państwa, od 20 paru procent, czyli tylko 20% studentów kończy daną uczelnię z tych rozpoczynających. 100% to akurat w tej grupie nie było. Ale już ta ostatnia rubryka to są studenci amerykańscy, no bo to najbardziej interesowało Departament Edukacji. Na 100% nie patrzy, proszę Państwa, bo to są najczęściej jeden bądź dwóch studentów, którzy są, natomiast fantastycznie to wygląda, poprawia średnią, mówiąc szczerze, ale nie jest to wynik, który by nas w jakikolwiek przekonywał. Ale rzeczywiście studenci amerykańscy generalnie są nieco lepsi niż ta średnia w studentach pochodzących z innych krajów. Bardzo, w tej grupie, proszę Państwa, 291 studentów jest zaledwie 60 studentów po koledżach medycznych. Czyli to są osoby starsze, bo to są osoby, które co najmniej 3 bądź 4 lata uczyły się w koledżu medycznym. Najprawdopodobniej no, nie uzyskały poziomu, który pozwoli im na wejścia na uczelnię medyczną w Stanach Zjednoczonych. Ale to i tak są studenci bardzo wysoce zmotywowani i stosunkowo dobrze rokujący. Poproszę kolejne. I druga rzecz, proszę Państwa, o której cały czas zapominamy, mianowicie efektywność naszego nauczania i tego, co uzyskujemy w efekcie kształcenia. Jak do tej pory, proszę Państwa, nie znaleziono przewagi jakiegokolwiek systemu nauczania. Czy to jest ten klasyczny, który dominuje w Polsce, czy to jest ten problem based learning, który jest chyba w jedynym uniwersytecie w Maastricht tak naprawdę realizowany i studenci, absolwenci często jadą do Niemiec na jeden rok, żeby się podszkolić. Czy jest to, powiedziałbym, uczenie problemowe? Tyle samo zwolenników, tyle samo, powiedziałbym, pozytywnych efektów w każdej z tych grup. One są de facto równe sobie. To jest kwestia na to, czy nas stać na kształcenie, powiedziałbym, problemowe, bo ono jest droższe, odbywa się w znacznie mniejszych grupach, więc trzeba znacznie większe finanse mieć na takie prowadzenie niż w tym kształceniu klasycznym. Proszę Państwa, ale to, co niestety się pokazuje, a natomiast mi najbliższa, mówiąc szczerze, dlatego zawsze śledzę, ale podobne rzeczy już widziałem w zakresie fizjologii, patologii, bo za granicą to jest taka grupa przedmiotu, czyli patofizjologia z patomorfologią połączona. Czy też oceny właśnie tego, jaka jest efektywność. Bardzo dużo publikacji wychodzi na ten temat. Proszę Państwa, są one rzeczywiście nawet publikowane w wysokopunktowych czasopismach, bo rzeczywiście dotykają niezwykle ważnego problemu. I poproszę kolejne. Mam nadzieję, Panie Profesorze, że zbliżamy się. Tak, już jak Pani Profesor każe, to już kończymy. Proszę Państwa, to co jest... Delikatnie. To, co jest najistotniejsze, to to, że naprawdę nasza wiedza ubywa w strasznie zastraszającym tempie. I sztuczna inteligencja ma tą przewagę nad nami, że jej nie ubywa tej wiedzy, tylko przybywa co roku. Natomiast niestety nasza wiedza ludzka ubywa. Proszę Państwa, tak naprawdę poziom wiedzy anatomicznej u absolwentów
to jest mniej więcej 50% tego, co osiągnęli na pierwszym roku. Zakładając, że mają 90%, to nie jest najgorzej. Ale jak patrzymy na studentów, którzy kończą z wartością 60 albo mniej, to rzeczywiście zaczyna być to dramatyczne. I już nie będę kontynuował, tylko powiem, proszę Państwa, według Brytyjczyków 32% błędów lekarskich to jest nieznajomość anatomii topograficznej. Ale możemy to powiedzieć, myślę, o każdym innym przedmiocie. Jeżeli jakby nie będziemy pamiętali, że ten ubytek wiedzy jest tak znaczący i będziemy rzeczywiście przeładowywali informacjami mało potrzebnymi, czy do których się mało wraca, to będzie on jeszcze większy. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten głos rozsądku, za tą wiedzę, myślę, że częściowo tajemną, a częściowo bezcenną. I myślę, proszę państwa, i tutaj zwracam się do pani profesor Zimmermann, że pracy nam nie zabraknie i doskonalenie i odkrywanie nowych obszarów, o których pan profesor powiedział, szczególnie właśnie w tym aspekcie ubywania naszej wiedzy, a przybywania wiedzy sztucznej inteligencji, to będzie kolejny aspekt, którego będziemy musieli się bardzo nauczyć i naszych studentów, i my sami również, żeby wiedzieć, jak to zastosować. Proszę państwa, zbliżamy się do końca, natomiast ostatnia... Przepraszam, czy ja mogę, ale czy ja mogę, nie, pani profesor, tylko jedną rzecz? Ostatnia z powodu bycia z nami, tylko z powodu tego, że jest współorganizatorem i gospodynią, jeżeli to współorganizatorką i gospodynią naszego dzisiejszego spotkania, chciałam oddać głos pani profesor Anecie Cymbaluk-Płoska, żeby pani profesor podzieliła się z nami swoimi z kolei doświadczeniami i może przemyśleniami, jak wygląda, jak się układa, jak możemy, jaką czerpać satysfakcję z naszej współpracy z uczelni zrzeszonych w KRAUM. O powstałych rekomendacjach już nie będę wspominać, bo chodzi tutaj głównie o to, proszę państwa, po co się dzisiaj spotkaliśmy. Po to, że jesteśmy tutaj razem i możemy rozmawiać, możemy wymieniać nasze doświadczenia, możemy mówić o wielu sprawach, które nas dotyczą i poszukać wspólnych rozwiązań, wspólnych ścieżek rozwoju. Także, proszę państwa, to jest ta wartość dodana, która jest bezcenną i panie rektorze, no, miło, że jesteśmy w tym przepięknym miejscu, które nas będzie inspirowało ze wszech miar szumem morza, widokiem słońca i wspomnieniem naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, pani profesor. Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że no nie mogę się nie odnieść do moich przedmówców z tego względu, że wszystkie sprawy, które zostały poruszone, są, wydaje mi się, bardzo istotne. Przede wszystkim to, że no możemy uczestniczyć w tego typu konferencjach, powoduje, że jesteśmy w stanie wymienić się telefonami, takie bardzo prozaiczne rzeczy. I jak tylko napotykamy u siebie na uczelniach jakieś problemy, to możemy jednak korzystać z wiedzy i doświadczenia innych uczelni. Natomiast no, jesteśmy już tak dojrzali, że nie boimy się pytać. Jeżeli chodzi o Pomorski Uniwersytet Medyczny, to wydaje mi się, że to, co zostało powiedziane, na przykład pani profesor, jeżeli chodzi o Olsztyn, to my również tą infrastrukturę całą przygotowujemy dopiero do egzaminów OSKI. Jest to bardzo duże wyzwanie i wyzwanie, bym powiedziała, jeżeli chodzi o pomieszczenia, ale również o dydaktyków. Proszę pamiętać, że dla nas to jest niestety no, nowum. W związku z tym dobrze przygotować dydaktyków do przeprowadzenia egzaminów OSKI w sposób, bym powiedziała, aby później pan profesor Moryś wraz z swoim zespołem, jak będą nas wizytowali, mógł zastosować mierniki i nas dobrze ocenić, jest bardzo dużym wyzwaniem. Pozwolę sobie na taką dygresję, nie wiem, czy mogę, panie profesorze, natomiast tutaj w kuluarach porozmawiałyśmy o tym, jak to jest bardzo duży dla nas punkt dodany komisja.
misja Kraumu, która przybywa. Głównie chodzi o dialog, ale też inny punkt widzenia. Może nie powinnam tego mówić, bo tutaj odkrywam takie tajemnice. Natomiast jak Państwo się spotykacie ze studentami i czerpiecie z tego grona wiedzę, no to jestem pod dużym wrażeniem, bo po ostatniej takiej wizytacji zapytałam się studentów, ale nigdy nie mówiliście o tych aspektach, czy w ogóle nie wiedziałam, że mamy takie problemy. Mogliście powiedzieć nam jako władzy wcześniej, a oni powiedzieli, przecież jesteście inteligentnymi ludźmi. A oni mi odpowiedzieli, ale ten profesor z Bydgoszczy wiedział, jak pytać. Także ja bym chciała się tutaj, chciałabym jednak wiedzieć, jak pytać, żeby wszystkie te niuanse jednak wychwycić, ale to oczywiście ten dialog, to, że jesteśmy w stanie później spełniając jednak te Państwa rekomendacje podnosić tą jakość kształcenia, jest bardzo ważne. Tutaj odnośnie pana profesora i umiejętności miękkich, ja tak naprawdę dla mnie to jest bardzo duże wyzwanie, jak będzie można oceniać i jakie mierniki stosować, jeżeli chodzi o umiejętności miękkie, bo to po pierwsze bardzo dużym wyzwaniem jest już logistyczne przygotowanie, prawda, komunikacji pomiędzy wydziałami nawet, bo miałam problem zorganizowania wspólnych zajęć tutaj, jeżeli chodzi o Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek lekarski i Wydział Farmacji. To był problem. I to, że oni się spotkali razem i uczestniczyli w takich wspólnym wydarzeniu, czy to na bloku operacyjnym, czy w poradni, czy w aptece, to spowodowało, że oni zupełnie inaczej popatrzyli na siebie i to jest, wydaje mi się, że tutaj kadrę przygotować i dydaktyków do umiejętności miękkich jest naprawdę przed nami stoi. Myślę, że to krok milowy musimy zrobić, żeby, panie profesorze, żeby to osiągnąć. Tak, to jest też taki mały podpunkt, ale wydaje mi się, że bardzo istotny. Jeżeli chodzi o asystentów lekarza, to jak pociąg do tego, aby pomagać w szpitalu, jest ogromny. I my mamy 220 osób, które jesteśmy małą uczelnią, które w dwóch szpitalach klinicznych, czy to w ciągu roku, czy też na wakacjach pracują. Natomiast wydaje mi się, że to też powinno być z góry przez Kraum jednak wytyczne, co oni mogą, troszeczkę więcej im dać możliwości praktycznych, żeby oni też nie czuli się jak gdyby wykorzystywani tylko i wyłącznie do dokumentacji pomocy, bo są bardzo przydatni, muszę powiedzieć. Ale żeby dać im ten aspekt takiej właśnie praktyczności i żeby to było dla nich kolejną motywacją do tego, żeby przychodzić, uczyć się i pomagać. Jeżeli chodzi o rekrutację, już kończę, bo wiem, że pani tutaj, moja koleżanka patrzy na mnie, ale chodzi o rekrutację. Proszę państwa, chyba tutaj jest bardzo duży, bo rozmawialiśmy też wcześniej o tym, że mamy odcięcia właśnie. Cieszymy się, że przyjęliśmy z taką wysoką punktacją z matury. Natomiast później idzie właśnie. I co to nam daje, jeżeli studenci idą do pacjenta i mają problem z zebraniem wywiadu? Albo tyle osób jednak, no, myślę, że kontaktuje się z innymi uniwersytetami, ma problemy jednak natury takiej psychologicznej i tu jest emocjonalnej. I tu jest coraz więcej niestety studentów, którzy potrzebują tego. I to jest chyba nasza rola, żeby wprowadzić jakieś dodatkowe kryteria miękkie oprócz tej no, przysłowiowego takiego zwykłego odcięcia progu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Czy pani profesor Zimmermann jeszcze chciała na słowo ostatnie w naszym panelu? Tak, bardzo proszę. Szanowni państwo, bo ta kwestia rekrutacji. Słychać mnie? Szanowni państwo, wracając do kwestii rekrutacji, otóż podczas tworzenia rekomendacji my dyskutowaliśmy ten problem dostępu do studiowania osób, które uzyskują tylko wysoki wynik podczas egzaminu maturalnego i tyle.
I we wstępie do rekomendacji zapisaliśmy, że ważne jest, by kandydaci na studia byli świadomi wagi powołania do jego wykonywania. Nie mogliśmy tutaj wskazać żadnych szczegółowych wytycznych ze względu na ograniczenia systemowe, ale ten problem jest poruszony w rekomendacjach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałam bardzo serdecznie podziękować moim zacnym panelistom i Państwu za wysłuchanie, za obecność i myślę, że tematy, które zostały poruszone, to jest tylko powierzchowne na razie odniesienie się do tego, więc mamy o czym rozmawiać, mamy nad czym pracować. Ja ze swej strony, myślę, że w imieniu pana rektora Ponikowskiego składam Państwu deklarację, że będziemy kontynuować te nasze spotkania. Także panie rektorze, szanowni Państwo, w przyszłym roku na pewno spotkamy się ponownie. Wrocław deklaruje wszelką pomoc. Zapraszam do współudziału inne uczelnie. No nie będę na razie zdradzała tajemnic, ale już tutaj pewne deklaracje się pojawiły, więc naprawdę będzie to żywy organizm, który będzie miał nad czym pracować. Te wszystkie głosy, które w tej chwili wybrzmiały, a jest to na razie nasz pierwszy panel, to jest dopiero początek, więc na pewno będziemy mieli o czym rozmawiać, nad czym pracować i nasze konferencje są doskonałym momentem do tych spotkań. I to, co powiedziała pani profesor, wymieniamy się, prozaiczna sprawa, wymieniamy się swoimi telefonami komórkowymi. W każdym momencie każdy z nas może liczyć na pomoc drugiego. Telefon, szukamy sposobu na rozwiązanie, na pomoc. I to jest ta wartość bezcenna i dodana. Także bardzo dziękuję serdecznie Państwu panelistom.